Witajcie kochani na kolejnym naszym spotkaniu. Cieszę się, że znowu mogę się z Wami podzielić słońcem, że jest tyle kwitnienia wokół. Mam nadzieję, że ten spacer powiedzie nas w takie rejony, w które dawno nie zaglądaliście. Czegoś może nowego się dowiecie o sobie, odkryjecie coś. Bo oczywiście wyciągnęłam w tych krajobrazach jak zwykle karty i wypadły niesamowite, bo taka karta, która spełnia marzenia, która wypada zawsze, kiedy dzieje się coś bardzo dobrego, wypadła też taka karta mówiąca o uwalnianiu się z czegoś i jeszcze as buław. No taka energia świeża. Taka właśnie wiosenna, taka jak widzicie na zdjęciach, że wszystko tak wybucha, rozrasta się, ma taki zapał do życia. To jest właśnie taka energia. I tak właśnie skupiła moją uwagę najpierw ta karta tego uwalniania się, bo to są takie łańcuchy, które trzymały, które nie pozwalały właśnie na swobodę. Być może w naszych życiach tak jest, że mamy zbyt wiele ogonów, to znaczy dużo srok, które trzeba złapać za ogon. I nie radzimy sobie z wielością spraw, z wielością przedmiotów, którymi się otaczamy, o które przecież walczymy, zabiegamy na co dzień. Po prostu przytłacza nas zbyt duża ilość różnych rzeczy. A myślę, że po prostu sami się wikłamy w te różne sytuacje. I myślę, że dzisiaj spróbujmy zrobić reset. Ale właśnie tych uwikłań, tych rzeczy, które nam nie pozwalają właściwie już normalnie żyć, bo jest ich za dużo. Za dużo przedmiotów, za dużo spraw. Za dużo sytuacji, po prostu spróbujmy uprościć nasze życie. Spróbujmy po prostu mieć więcej, mając mniej. Bo już na samym tym przykładzie właśnie tych różnych rzeczy, które zdobywamy, o które walczymy, na które tracimy czas, a w rezultacie później zapychają nam nasze szafy, nasze półki, zagracają nam przestrzeń i w zasadzie nie są nam niezbędne. Potem je wyrzucamy. Potem robimy miejsce na nowe, na następne. I tak w kółko. A przecież tak ważny jest ten czas, który na to marnujemy. Często w naszych życiach musi wydarzyć się coś mocnego, żebyśmy zatrzymali się, żebyśmy przyhamowali. Może, żeby uniknąć czegoś takiego spektakularnego, spróbujmy tak zatrzymywać się co jakiś czas sami z siebie i weryfikować te nasze działania, te wartości, które kierują nami. Żeby zauważać to, co ważne, żeby odpuszczać to, co jest takie mniej istotne, żeby nie trzymać właśnie tych wszystkich srok, tych ogonów. I oczywiście to dotyczy przedmiotów, bo im jest ich mniej, tym nasza przestrzeń jest czystsza, tym my posiadamy więcej czasu i luzu. Ale wtedy też zauważamy w tej przestrzeni potrzebę bliskości, czułości. Być może jak mamy mniej obowiązków, które sami z siebie zrzucamy, to mamy więcej ciszy. Im mniej musimy, tym więcej po prostu możemy. Tym więcej nam się chce. I może tak od razu wyobraźmy sobie takich siebie właśnie, jakimi jesteśmy teraz, zagubionych w tych różnych natłokach, w tych chaosach codziennych. Spróbujmy tak na chwilę właśnie przystanąć na tej naszej drodze i zastanowić się, z czego na pewno moglibyśmy tak od razu zrezygnować.
co w zasadzie jest takim dużym przytłoczeniem, co jest takim obciążeniem i czego nie musi być w naszym życiu. I wpiszmy to na listę rzeczy niepotrzebnych, rzeczy, bez których możemy się obyć. Może to nie dotyczyć tylko rzeczy, może dotyczyć całych naszych sytuacji życiowych, które nas gnębią, które powodują, że właśnie jesteśmy tacy pouwięziani, tacy mało swobodni. Bo na przykład, no, życiowa sytuacja, mamy jakieś kredyty, coś konkretnego, co musimy załatwić. I takich konkretności mamy dużo. Wpiszmy sobie na listę rzeczy, które musimy również załatwić. I odhaczajmy takimi zwyczajnymi ptaszkami, że coś już zrobiliśmy. Takimi codziennymi czynnościami, które idą w kierunku załatwienia czegoś, żebyśmy czuli, że nam jest lżej, że mamy czegoś mniej, że jesteśmy bliżej do jakiegoś celu. Oczywiście ciążą nad nami różne sprawy, które trudno jest odhaczyć. Często dotyczą innych, dotyczą jakichś naszych zmartwień o to, co będzie jutro, bo nie czujemy się bezpiecznie, jesteśmy pełni jakiegoś lęku. I może teraz właśnie wykorzystajmy ten czas, tą chwilkę, którą mamy, żeby tak wyobrazić sobie, jak te wszystkie nasze właśnie trudne rzeczy, trudne sprawy, te lęki, to, co tak najbardziej nas męczy i dręczy, jak gdyby to znikało. Stawało się coś jak takie magiczne dotknięcie różdżki z nieba, że ten problem znika, że ta sytuacja znika, że to, co nad nami ciąży, nagle przestaje istnieć. I poczujmy, co wtedy się dzieje w nas. Że to po prostu jest taki kamień z serca. Taki dźwięk łańcuchów, jak tutaj widać na tej karcie, które nagle spadają z nieba. I po prostu przestaje nas to trzymać. Usłyszcie ten dźwięk tego spadania, tego odciążania, tego hałasu, który jest dźwiękiem, że uwalniamy się od czegoś. Myślę, że w tym wyobrażeniu, w takim usłyszeniu tego dźwięku, mamy też konkretną sytuację, od której pragniemy się oderwać, uwolnić. I właśnie myślę, że to zapamiętamy sobie. I tak zdając sobie z tego sprawę, tak bardziej namacalnie, będziemy dążyć do tego, żeby albo unikać tego, albo być w takiej aktywności, żeby temu zaradzić, żeby to pokonać, żeby to odhaczyć. Bo tacy bez tego ograniczenia, bez tego obciążenia, jesteśmy bardziej swobodni w myśleniu, w działaniu. Możemy nawet zauważać dużo więcej sytuacji, dużo więcej ludzi, dużo więcej takich subtelnych znaków od innych. Bo jesteśmy jak gdyby tacy odczarowani tą czarodziejską różdżką właśnie z tych obciążeń. I teraz przyjdzie do nas coś, czego wcześniej może byśmy nie byli w stanie zauważyć, bo byliśmy przygięci problemami, byliśmy skoncentrowani na myśleniu brakami albo że właśnie mamy jakieś obciążenie. Nie byliśmy po prostu swobodni i wolni i teraz będziemy mogli zauważyć. I może to być subtelne, może być delikatne, ale będzie pełne radości, będzie pełne czegoś takiego, co ma sens, co jest istotą, takie będzie prawdziwe. Zauważymy to, dlatego że będziemy mieć w sobie tę przestrzeń, że będziemy mieć w sobie tę uważność i tę delikatność.
Karta, która tutaj prowokuje mówienie o czymś takim pozytywnym i dobrym, to jest karta z mojego snu. To jest nagłe spełnienie marzeń, które już były gdzieś zagrzebane, zakurzone, zakopane. I tutaj jest nagły zwrot sytuacji. To jest taki złoty deszcz z nieba, który może cały czas padał, ale myśmy tego nie widzieli. Nasze myśli były takie przykute do czegoś. Do czegoś niechcianego, uciążliwego, czegoś, czego i tak nie lubiliśmy. I mówię tutaj konkretnie o rzeczach, które są namacalne, typu kredyt, typu przedmiot, typu sytuacja, być może ktoś. Coś, co nas męczy i dręczy. Ale to wszystko ma oczywiście głębokie korzenie w nas, bo tak ukrywamy siebie, jesteśmy uwięzieni sami w sobie, bo nie pokazujemy takiej autentyczności, nie pokazujemy na zewnątrz tego, jakimi jesteśmy naprawdę. I to cały czas buduje nam mury, zapory. To są właśnie te trudne łańcuchy, które dzielą nas od świata, od ludzi, od siebie samych. I myślę, że na przykład wypowiedzenie czegoś, co jest w nas, co jest dla nas ważne, wartościowe, głośno, nie wstydząc się tego, bo trzeba mówić o rzeczach istotnych, o rzeczach ważnych dla nas, nie bojąc się niczego. I wtedy właśnie mamy tą swobodę. Wtedy spadają te łańcuchy. Wtedy ten kamień z serca nam spada, jak uwalniamy jakąś prawdę. Jak mówimy coś istotnego. A być może wystarczy, że zdamy sobie sprawę z tego, co jest istotne. I w tym momencie, tak uwalniając właśnie te myśli, te uczucia swoje, dajemy przepływ energii i wtedy spada na nas ten deszcz marzeń. Wtedy też dostajemy całą wielość i wielobarwność świata w darze. Wtedy odczuwamy te wszystkie zapachy, wtedy widzimy kolory, wtedy zaczynamy czuć, że żyjemy. I pojawia się tutaj w tym rozdaniu nam ten as buław. To jest właśnie taka piękna energia rozpoczynania czegoś nowego z zapałem, z wiarą, że się uda, ale to jest autentyczne, bo buławy to jest instynkt, to jest spontaniczność, to jest ten głos od wewnątrz, to jest prawda. To jest też duża odwaga, odwaga bycia z sobą. To bardzo upraszcza nasze życie, bo chyba w tym wszystkim chodzi o taką prostotę. O bycie po prostu uważnym przez odpuszczenie czegoś, co nie jest istotne. I w tej ciszy, w tym takim większym uporządkowaniu zauważamy istotę, to co najważniejsze. Choć to może pokazywać nam się w bardzo subtelny i delikatny sposób. I mogą to być proste sprawy, małe rzeczy, ale dające nam dużo radości. Więc tak może podsumowując, spróbujmy coś odpuścić. Spróbujmy coś odhaczyć, by zrobić przestrzeń na coś nowego, ale coś o zupełnie innej jakości. Coś, w czym poczujemy się sobą, w czym będziemy bardziej swoi i tacy swobodni, naturalni i tacy po prostu szczęśliwsi. I nasze życie bez tych różnych obciążeń, które sobie sami nakładamy, będzie po prostu prostsze i będzie w nim miejsce na miłość.